Rosnące stopy procentowe obniżają zdolność kredytową osób starających się o kredyt. Wielu klientów może obecnie pożyczyć nawet o 30% mniej pieniędzy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Obecna sytuacja nie napaja optymizmem, ponieważ przed nami kolejne podwyżki stóp procentowych, a tym samym zdolność będzie jeszcze niższa. Jak sobie z tym poradzić? Jak sprawić, by nasza zdolność wzrosła, a nie spadła? Zainteresowany? Ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć, witam Cię u mnie na kanale, ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz, a tu na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości oraz przede wszystkim o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zmieniała się zdolność kredytowa na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, na co zwrócić uwagę, a czym nie zaprzątać sobie głowy. Słowem, jak zwykle, sam konkret, szczególnie wartościowy dla wszystkich osób, które stoją właśnie przed wyzwaniem, jakim jest zakup nieruchomości w kredycie, bez względu na to, czy właśnie kupujesz taką nieruchomość, czy całą operację planujesz rozpocząć dopiero za jakiś czas. Pamiętaj, że jak w każdym innym odcinku u mnie na kanale, tak i w tym, na dole pod filmem masz rozpiskę, o czym będziemy dzisiaj mówić. Zanim zaczniemy, pragnę Cię poinformować, że film, który właśnie oglądasz, jest równo setnym filmem u mnie na kanale. Właśnie dobijamy do 5000 subskrybentów. Dziękuję, że jesteś ze mną. Przygotowanie tego filmu zajęło mi 10 godzin, dlatego jeżeli chcesz docenić to, co robię, zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę. A jeżeli znasz kogoś w najbliższym gronie swoim, który w najbliższym czasie będzie się starać o kredyt, podeślij mu ten film, gdyż możesz zaoszczędzić mu mnóstwa niepotrzebnych nerwów, a przede wszystkim dać mu możliwość rozeznania się, no w zasadzie co się dzieje w tym momencie, co go jeszcze czeka. Ok, przechodzimy zatem do sedna tego odcinka. Na początek wyjaśnijmy krótko zależność między stopami procentowymi a zdolnością kredytową. Oprocentowanie kredytu składa się z marży kredytowej, która jest niezmienna przez cały okres kredytowania oraz stopy procentowej, która najczęściej jest zmienna. Szerzej tłumaczyłem to w odcinku. Oprocentowanie, marża, stopa procentowa, to trzeba wiedzieć. Wracając do przykładu, załóżmy zatem, że we wrześniu 2021 roku, a więc przed podwyżkami stóp procentowych, myśleliśmy w zasadzie o kredycie na 300 tysięcy złotych z 20% wkładem własnym. Wtedy dla takich kredytów marże były na poziomie około 2,6%. Do marży dodajemy stopę procentową. Najczęstszym wskaźnikiem używanym przez banki jest WIBOR 3-miesięczny, który wtedy wynosi około 0,25%. Sumując te dwie składowe, mamy wartość oprocentowania w skali roku na poziomie 2,85%. Proste. Z początkiem października Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe, a w konsekwencji podwyższyła również WIBOR 3-miesięczny. Może niekoniecznie ona, ale to tak jakby wynika jedno z drugiego, czyli Rada Polityki podniosła stopy, a tym samym podniósł się WIBOR 3-miesięczny, który jest używany oczywiście do wyliczania tego oprocentowania kredytu. Zatem WIBOR 3-miesięczny z początkiem października już nie wynosił 0,25%, a 0,78%. A zatem oprocentowanie kredytu wzrosło z 2,85% do 3,39%. No, wzrosła oczywiście tym samym rata. Dotychczas była na poziomie 1240 zł, a po październikowej podwyżce rata wynosiła już 1325 zł. Wzrost o 85 zł miesięcznie. Ok, i teraz clue. Rata wzrosła, no ale co to oznacza dla naszej zdolności kredytowej? Jeżeli nasze dochody we wrześniu generowały zdolność na poziomie maksymalnie 300 tysięcy złotych, lub innymi słowy nasze dochody generowały zdolność do spłacania raty na poziomie 1240 zł, to po podwyżce dalej mogliśmy spłacać maksymalnie 1240 zł, które już odpowiadało wysokości kredytu na poziomie 282 tysiące złotych. No i z tego właśnie powodu w naszym przypadku wzrost stóp procentowych obniżył nam zdolność kredytową. Zaraz przejdę do tabelki, w której pokażę wszystko na konkretnych liczbach, ale wcześniej warto jeszcze dodać, że jeżeli chcemy kredyt na przykład właśnie te 300 tysięcy złotych, a mamy zdolność kredytową na 500 tysięcy złotych, no to z pozoru dramatu nie ma. No, choć w rzeczywistości często ktoś, kto ma zdolność na 500 tysięcy, potrzebuje kredytu na niewiele mniej, więc w praktyce problem ze zdolnością może dotyczyć każdego kredytobiorcy. Tak to po prostu wygląda w praktyce. Ok, przechodzimy do tabelki.
Tabelkę, którą masz przed sobą na ekranie, ściągnąłem z artykułu stworzonego przez analityków z Expander.pl dla Business Insider. Link do pełnego artykułu znajduje się w opisie pod filmem. Lewa kolumna pokazuje nam datę zdarzeń. I tak w naszym przykładzie mamy wrzesień 2021, końcówkę rekordowo niskich stóp procentowych. Banki przyznawały około 300 tysięcy złotych rodzinie z dwójką dzieci i dochodem wynoszącym 6 tysięcy złotych netto. Mowa o kredycie na 30 lat. Z początkiem października po podwyżce stóp te same gospodarstwo domowe miało już zdolność niższą o 17 tysięcy złotych, a więc zdolność spadła z 300 tysięcy na 282. W listopadzie była kolejna podwyżka, zdolność wynosiła już 246 tysięcy. W styczniu zdolność spadła do poziomu około 233 tysiące złotych. Obecnie mamy początek lutego 2022 roku, a zdolność z września spadła z poziomu 300 tysięcy złotych w okolice 224 tysięcy złotych. Różnica jest znacząca, no bo mowa o zdolności 75 tysięcy złotych niższej niż jeszcze niecałe 5 miesięcy temu. No 75 tysięcy złotych lub jak to woli 25% mniej. Innymi słowy, 75 tysięcy złotych to sporo pieniędzy. No spokojnie powinno to starczyć na wyremontowanie kilku pomieszczeń w naszej nieruchomości. No. Dalej mamy już symulację, także idziemy po prostu dalej, patrzymy, co się dzieje powiedzmy w marcu, w kwietniu, chociaż tak na dobrą sprawę no nie wiemy, czy i kiedy będą kolejne podwyżki stóp procentowych, chociaż można powiedzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że te podwyżki po prostu nastąpią. Także dalej mamy już symulację, co może się wydarzyć w przyszłości ze zdolnością naszego symulowanego gospodarstwa domowego. No, nie wiemy, do jakich poziomów dojdzie WIBOR, ale według mnie spokojnie możemy założyć, że dojdzie do poziomu 4%. No, wtedy mówimy o zdolności około 33% niższej niż ta z września, a więc spada z 300 na 200 tysięcy złotych. WIBOR 3-miesięczny na poziomie 4% jest według mnie jak najbardziej w zasięgu podwyżek. No, powiem więcej, 5% również jest w zasięgu. Ok, tyle jeżeli chodzi o liczby. Porozmawiajmy teraz o innych niuansach z tym związanych. A zatem, co jeszcze warto podkreślić? Zdolność zmienia się w zasadzie z tygodnia na tydzień. No, póki co nasza średnia zdolność maleje, a zatem jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości w kredycie, im szybciej podejmiesz decyzję, tym lepiej dla Twojej zdolności kredytowej. No, chyba że spodziewasz się wzrostu Twoich dochodów, zanim podejdziesz do kredytu. No, jeżeli jest inaczej, zwlekając, tracisz zdolność kredytową. Z innych ważnych rzeczy, im wyższe stopy procentowe, tym niższe marże kredytowe. No, niższe, ale dla nowo udzielonych kredytów. Marża jest stała, jak już uruchomisz kredyt, to się po prostu ta marża w Twoim przypadku nie zmienia przez cały okres kredytowania, no, chyba że przeniesiesz kredyt do innego banku. No właśnie, i co innego, jeżeli mówimy o marżach dla nowych kredytów. No, banki schodzą ze swojej marży, aby przyciągnąć nowych klientów. We wrześniu marże dla kredytów z 20% wkładem własnym oscylowały w okolicy 2,6%, tak jak wspominałem. No, dziś można znaleźć ofertę poniżej 2%, także no, jest wyraźnie taniej. Co to dla Ciebie oznacza? Marże spadają, więc płacimy po prostu mniej odsetek. W praktyce jednak trzeba pamiętać, że no przecież rosną stopy procentowe, więc oszczędności spowodowane mniejszą marżą zostaną po prostu zasypane podwyżką oprocentowania wynikającą ze wzrostu stóp procentowych. No, koło się zamyka. Kolejną ważną informacją jest stałe oprocentowanie. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, pomimo tego, że nagrałem już naprawdę chyba dziesiątki filmów tutaj na kanale, w którym o tym mówię, jeżeli nie wiesz, o czym mówię, właśnie wyświetlił Ci się link na ekranie do filmu, gdzie to tłumaczę. Wracając jednak do sedna, oferty kredytowe dla nowych kredytów ze stałym oprocentowaniem też ulegają podwyżkom. No, im szybciej uzyskamy taki kredyt, tym szybciej oprocentowanie zblokujemy na niższym poziomie. Niższym, porównując je do tego, jakie będzie po kolejnych podwyżkach. No dobrze, a teraz trochę przeciwwagi. Jak uchronić naszą zdolność kredytową? Jak zrobić to pomimo podwyżek stóp? Jak dalej mieć ją na możliwie jak najwyższym poziomie?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że każdy bank inaczej liczy zdolność kredytową. No, może się okazać, że to zresztą ma często przełożenie na rzeczywistość, że w banku A brakuje nam powiedzmy 50 tysięcy złotych zdolności, a w banku B będziemy mieć zdolność z nadwyżką. Każdy bank ma swoje preferencje co do konkretnych źródeł dochodów. Jeden bank nie lubi dochodów z wynajmu, inny akceptuje jako dochód wspomagający, a jeszcze inny akceptuje te dochody z wynajmu jako jedyne źródło dochodów i możesz w ten sposób po prostu uzyskać zdolność kredytową, czyli też kupić mieszkanie. To samo tyczy się działalności gospodarczej. Jeden bank liczy zdolność kredytową gorzej, inny zupełnie nie nadaje się dla dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej na ryczałcie, a dla KPR już na przykład tak, już powiedzmy lubi ten bank księgę przychodów i rozchodów. No, w innym banku może być po prostu zupełnie na odwrót. No, takich przypadków przykładów mogę wymieniać dziesiątki, no jak choćby przykład pochodzący z premii do umowy o pracę. No może się okazać, że jeden bank nie uzna całej premii, tylko na przykład połowę i z tego powodu zabraknie nam na przykład 70 tysięcy złotych zdolności kredytowej, a inny bank zaakceptuje całość premii, no i zdolność będzie odpowiednia. No, jeszcze inny bank nie zaakceptuje dochodu z umowy o pracę na czas określony, bo do końca trwania tej umowy zostało mniej niż 9 miesięcy, co może totalnie przekreślić naszą szansę na decyzję pozytywną, a w innym banku wystarczy powiedzmy 6 miesięcy do końca trwania umowy i zdolność jest. A zatem potrzebujemy znaleźć bank, taki bank, który do liczenia zdolności po pierwsze zaakceptuje nasze wszystkie legalne źródła dochodów, a po drugie będzie to bank, który sam z siebie dobrze liczy zdolność kredytową. No, warto również, aby ten bank miał ofertę z niską ratą, no bo im niższe raty, tym wyższa zdolność kredytowa. Aby lepiej Ci zobrazować to, o czym mówię, warto wspomóc się liczbami. No, wyobraźmy sobie gospodarstwo domowe, w którym jest dwoje dorosłych i jedno dziecko. Gospodarstwo domowe, w którym dochody pochodzą zarówno z umowy o pracę, jak i z działalności gospodarczej. Do tego dochodzą powiedzmy właśnie premie kwartalne plus jeszcze dochód z wynajmu jednego mieszkania. No, powiedzmy, że łączne dochody takiego gospodarstwa oscylują w granicy 10 tysięcy złotych na rękę. No, mowa o średniomiesięcznym dochodzie netto. W takim przypadku różnice między bankami, różnice w maksymalnej zdolności kredytowej mogą wahać się w zakresie od 50 do nawet 200 tysięcy złotych. No, jeszcze raz powtórzę, gospodarstwo domowe o dochodzie 10 tysięcy złotych na rękę w banku A może mieć niższą zdolność niż w banku B o na przykład 200 tysięcy złotych. No, im wyższe dochody, tym ta rozbieżność jest jeszcze większa. Zatem jeszcze raz podkreślam, każdy bank ma swoją politykę liczenia zdolności kredytowej i znajomość tego, co w danym banku jest chętnie akceptowane, jest dziś kluczem do zachowania możliwie jak największej zdolności kredytowej. No, czasy, w których większość kredytobiorców miała zdolność aż nadto, są już niestety za nami. Dziś zdolność okazuje się na wagę złota, jest czymś cennym, czymś, o co coraz trudniej. No, niestety takie są realia otaczającego nas świata. A zatem, jak dowiedzieć się, co w danym banku jest szczególnie lubiane? Jak dowiedzieć się, czy nasze wszystkie źródła dochodów będą brane pod uwagę do zdolności kredytowej? Jak sprawić, by bank zabiegał o to, abyśmy zostali jego klientem? No, tutaj można powiedzieć, dróg jest kilka. Jeżeli chcesz samemu nabrać taką wiedzę, potrzebujesz zamienić się w specjalistę od kredytów. No, potrzebujesz poznać ofertę każdego banku, jego preferencje i to, czego ten bank zazwyczaj po prostu nie lubi. Potrzebujesz poznać, jak wygląda proces kredytowy. No, jeżeli się zaprzesz przy systematycznej nauce i pracy z innymi klientami podobnymi do ciebie, zdobycie i przyswojenie tej wiedzy, abyś mógł swobodnie poruszać się po rynku kredytów hipotecznych, zajmie ci od 12 do 24 miesięcy. No, dokładnie tyle trwa szkolenie moich ludzi z naszego zespołu RM Kredyty, aby mogli zacząć pracę z klientami. I tym sposobem dochodzimy do drugiego rozwiązania. Zamiast uczyć się wszystkiego samemu, co chwila się zmienia, dzisiaj oferta w banku jest taka, jego preferencje są takie, jutro mogą być zupełnie inne i często to się zmienia, także zamiast uczyć się wszystkiego samemu, zamiast latać po bankach, sprawdzać i analizować setki, bo
o takiej liczbie ofert mówimy. Zamiast analizować setki ofert bankowych, możesz od razu zwrócić się do specjalisty w swojej dziedzinie. No, nieskromnie mam tutaj na myśli nas, zespół RM Kredyty. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie. Za darmo sprawdzimy Ci zdolność kredytową, dopasowując Twoje źródła dochodów do tego, co na dziś oferują banki. Zajmiemy się całym procesem od A do Z, a koszt uzyskania kredytu z naszą pomocą jest identyczny, jakbyś poszedł bezpośrednio do banku. Kontakt do nas wyświetlił się właśnie na ekranie i jest też dostępny na dole pod filmem. Kończąc, pragnę zwrócić Twoją uwagę na kilka innych filmów, które są związane z dzisiejszym tematem, a mianowicie jak zbudować wiarygodną zdolność kredytową z etatu i jak zbudować wiarygodną zdolność z działalności gospodarczej. Linki znajdziesz na dole pod filmem. W tym odcinku to wszystko. Przypominam o subskrypcji i łapce w górę. Widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!